Cześć, ja jestem Damian, a to jest pierwszy film na moim kanale. Udało się dzisiaj wcześniej wyrwać z pracy i korzystając z tej ładniejszej pogody, trzeba było pojechać na rybki. Nie ma czasu, bo już jest godzina 14, więc trzeba jak najszybciej się rozstawiać, mieszać towar i łowimy. Dzisiaj zamierzam łowić na Wonder Blacku, który mi został z ostatnich zawodów. Mam tego niecałe kilo, więc na te parę godzinek na spokojnie wystarczy. Dodatkowo resztka gliny. Jest tu wymieszana ziemia torfowa z gliną wiążącą, więc na spokojnie sobie to wykorzystamy. Mieszam to, przecieram i łowimy. Na koniec dodam trochę konopi. Może jakieś płatki się trochę pojawi. Przeszyjemy zanętę, żeby nie było, że się poskleja za mocno. Nie miałem czasu wczoraj rozmieszać tej zanęty. Zawsze jak wiem, że jadę na ryby dzień później, to wolę rozmieszać tą zanętę, jednak łowić na tej już takiej odpowiednio domoczonej, bo wiadomo, że różnie potem bywa na tej. Pracą tej zanęty nie jesteśmy nigdy w stanie jej tak domoczyć. Wysypiemy całą tą glinę. Nie będę zostawił resztek. Będzie tego około 1 do 1 zanęty do gliny. Na wstępie podam parę kosiczków, dosłownie praktycznie takich samych, na jaki będę łowił, trochę większych. Nie będę się bawił, żadne rzucanie wałków czy czegoś, nie ma na to czasu. No nic, domaczam to jeszcze trochę, przecieram i łowimy. No dobrze, jesteśmy po wstępnym nęceniu. Nie zdążyłem się jeszcze dobrze rozpakować, ani nic wam opowiedzieć o zestawie. I od razu, dosłownie po minucie, agresywne branie i jest pierwsza rybka. Nie spodziewałem się szczerze, że taki duży będzie pierwszy reszczyk. No ale fajnie, fajnie się zaczyna. Jak widać, zanęta posmakowała. Próbujemy dalej. Jeszcze z bliska go pokażę, nie? Tylko nie wiem, czy tu będzie widać. Taki okaz. No dobrze, jak widzieliście, jesteśmy już po pierwszej rybie. W pierwszym rzucie ogniwo. Zarzuciłem teraz jeszcze raz, więc może opowiem wam, jak dzisiaj łowię. Wziąłem ze sobą dzisiaj mojego Robinsona TX3. Nawiniętą na kołowrotku mam przeciątkę 008. O, mamy kolejne branie. No i mamy pierwszą rybę na widzę. Na kołowrotku jest, tak jak mówiłem, przeciątka 008. Łowię z feder gumą, zawsze przy plecionce. Feder guma to jest, nawet nie wiem jak ona jest, pewnie nie pamiętam. O, mam okonkę. Może go tak. Szczerze, dawno nie złowiłem tu okonia, dziwo. Obejmowałem się.
Także mamy krótki odcinek Feder Gumy. Jaki krótki? No tak, żeby był po prostu za koszyczek, żeby się to nie plątało. Szypon, jaki dzisiaj użyłem, mam akurat tutaj 70 cm na żyłce 008. Haczyk, jaki dzisiaj łowię, to są kamasany do 512. Teraz wziąłem w rozmiarze 18, łowię dzisiaj na dwie pinki. Takie, jakie mi się wezmą, nie przywiązuję tego uwagi. Koszyczek to Matrix, bodajże w rozmiarze M, 20 gram. Mega dobrze mi się łowi na te koszyki, nie plączy mi się tak z tym zestaw. Do koszyczka, tak jak pokazywałem wcześniej, zanęta 1 do 1 z winą. Do środka trochę pinki, nic więcej dzisiaj nie mam, bo przynajmniej głowa nie boli od kombinowania. Nie odmierzałem się dzisiaj, nie było na to czasu, zresztą nie pierwszy raz tu już łowię, więc mniej więcej wiem, jak wygląda tutaj pod dno. Łowię mniej więcej trochę bliżej niż środek kanału. No i co, dwa rzuty, dwie rybki. Czekamy, zobaczymy, co się daje tutaj. Mamy kolejną rybę. Mamy kolejnego leszczyka. Opa. Taki oto kanałowy leszczyk. Mamy kolejne branie. Wydaje mi się, że znowu będzie leszczyk. Tak. Już nam się przewinął tutaj. No już mniejszy niż poprzedni, ale... waleczny. Ty, no nie zaciąłem. Piękne branie. I siedzi kolejny leszcz. Strasznie awanturnicze te leszcze dzisiaj na tym kanale. Mam nadzieję, że widzieliście branie. Trochę wiatr i fala przeszkadza, ale... mam już kolejnego wariata. Taki oto pięknie nastraszony leszczyk. Mamy kolejną rybę. Po godzinie łowienia
taki oto leszczyk. No niestety, może śmiało powiedzieć, że nagrywanie i łowienie to nie jest łatwy kawałek chleba. Nagrać to wszystko i jeszcze łowić przy tym ryby, to naprawdę chyba trzeba mieć sporo doświadczenia. Jak ładnie się zaczęło i leszczyk wziął od razu, tak potem przyszła drobnica, trochę jaskarza, trochę okonia. No i samo to, że jak złapię tą rybę, to zanim ją nagram, zanim to wszystko włączę, to te kolejne ryby już pewnie odpływają i zanim je podnęcę, to też trochę posunię. No ale nic, ładna pogoda, ktoś tam bierze i to się nic nie. Zmieniłem koszyk na większy z racji tego, że nie trzymam tej systematyczności przerzucania po odmówieniu tej ryby. I wydawało mi się, że po prostu te leszczyki więcej potrzebują tego towaru. No i jak widać, zmiana koszyka na większy rzut i się udało, tak? Także zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie powtarzalność. Dziecineczki cały czas tak samo. No i co? Rzut po rybę. Mamy kolejną rybę. Znowu leszczyk. Jak widać, podanie trzech większych koszyczków. Coś pomogło. Jakieś koszyczki tutaj odbywają. Słońce już powoli zachodzi, więc dużo na nie zostało czasu, ale może jeszcze się uda coś dołożyć. No dobra, zakończyliśmy na dzisiaj ten krótki wypad. Realnie łowiliśmy, nie wiem, półtorej godziny może. Słońce już zachodzi, więc trzeba się zawijać do domu. Weekend się dopiero zaczyna, a w niedzielę ruszam na zawody, więc jeszcze mam nadzieję trochę połowy. Udało się złowić. Mamy tutaj 6 leszczyków. Ten chyba największy. Ten pierwszy, dosyć ładny. Sporo pustych brań, których mi się nie udało zaciąć. Jazgarza, okonia, to już to sobie darowałem, nie wrzucałem ich do siatki. Jedna czy dwie spinki. Generalnie trochę zabawy było i to się liczy. Więc nie ma co narzekać. Ryby trafiają do wody. No dobra, to by było na tyle dzisiaj. Komentujcie, lajkujcie, jeśli Wam się podobało i do następnego.